Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Dark Souls Remastered na moim kanale. W poprzednich 3 odcinkach poradziliśmy sobie jako tako, lepiej lub gorzej w katakumbach. No a teraz będziemy musieli podjąć decyzję co dalej. Zakończyliśmy przy kowalu Andrzeju, więc już skoro tu jesteśmy, porozmawiajmy sobie z nim. Być może możemy sobie, na pewno możemy sobie naprawić całe nasze zniszczone wyposażenie. Hełm rycerza możemy naprawić, chociaż nie będziemy raczej z niego już korzystać. Możemy sobie wzmocnić jakąś broń. No możemy sobie wzmocnić miecz czarnego rycerza na +4, ale myślę, że na razie nie będziemy tego robić, ponieważ no, nie planuję korzystać z tego miecza rycerza. Tak jak mówiłem wcześniej, chciałbym tego jednak unikać. Miecz Graveloarda możemy ulepszać demonicznym tytanitem. Demoniczny tytanit mamy 2 sztuki za pokonanie 2 demonów tytanitu. Jest to surowiec, który jest wymagany właśnie do ulepszania broni bossów tak zwanych. Miecz Graveloarda jest z kategorii broni bossów. Można też takie broni otrzymywać czasami po prostu znajdując je przy innych bossach, a czasami wymieniając duszę tych bossów. Tak samo jak mamy duszę motyla, możemy ją wymienić na coś, co będzie możliwe do ulepszenia właśnie przy pomocy tego tytanitu demonicznego. No więc dobra, na razie tutaj nie ulepszamy nic. Możemy zmodyfikować, no też nie możemy za bardzo nic zmodyfikować. Moglibyśmy sobie zrobić broń boską i myślę, że zrobimy sobie ją, kiedy będziemy wracać do katakumb. A kiedy montowałem odcinki poprzednie, dobra, kupię od razu to i kupię od razu to. Kiedy montowałem odcinki, zauważyłem, że jakby to powiedzieć, powiedziałem, że idę pokazać pewne miejsce i zdobyć pewną rzecz, a potem niczym sarenka odpatatajałem sobie, rozproszyłem się całkowicie i nie pokazałem tego miejsca, a jest tam jeden przedmiot, na którym mi zależało i którym być może bym się pobawił w tym playthrough, a ponieważ nie chce mi się wracać aż do samych katakumb tylko po ten jeden przedmiot, to trudno, obędziemy się bez niego. Mówi się trudno, no i cześć. Zastanawiam się, czy jeszcze na przykład, czy w tym momencie nie pójść do ruin Nowego Londo, do miejsca, które już kiedyś sobie z daleka pokazywaliśmy, i żeby zrobić to miejsce bez pokonywania bossa tego obszaru, ponieważ pokonać go i tak nie możemy na ten moment. Z tego powodu, iż w tych ruinach jest kilka rzeczy, a zwłaszcza jedna, która mi mogłaby się w tym momencie bardzo przydać. Wszystko zależy od tego, czy i ile mam grudek tytanitu. No, mam tylko 3. No dobra, to w takim razie nie. Grudki tytanitu, tak jak jest napisane, pozwalają na wzmocnienie broni do poziomu +14 i zakładam, że tendencja jest taka, że jest jedna grudka na 11, druga na 12, trzecia i czwarta na 13, piąta i szósta na 14, a potem trzeba już ulepszyć sztabą na +15. No ale nie jestem pewien, nie mam 6 grudek tak czy inaczej, więc nie zrobię sobie mojego miecza dwuręcznego do maksymalnego poziomu. A żeby zrobić ten miecz do poziomu +15, tak czy owak potrzebowałbym większego żaru, którym mógłbym uraczyć kowala Andrzeja i który to żar właśnie znajdę w ruinach Nowego Londo. No ale skoro nie mam niestety tych grudek tytanitu, to też nie będę się tym specjalnie jakoś zbyt zajmował. No przynajmniej na razie. Może was zastanawia, co ja robię, dokąd ja idę. Otóż nie idę ślepo przed siebie w losowym kierunku. Idę w bardzo konkretnym celu, a mianowicie idę sobie do Julii, ponieważ w miejscu, do którego zmierzamy, mam przypuszczenie takie, że bardzo nam się przydadzą zatrute strzały. Dlatego zamierzam zrobić troszkę zapas tych strzał. Nie jest powiedziane, że będziemy zmuszeni z nich korzystać, ale na pewno będzie wiele takich opcji, w których bardzo wygodnie będzie. Are you back for more of my moss then? Plenty of it here, freshly peeled, just for you. No, Julia ma jakiś taki drżący głosik. Nie, zapomnieliśmy o tobie, nie bój się. Jesteś naszą ulubioną kupczynią, dostarczycielką mchu. O, tu jest pryzmat na przykład. Dobra, kupię jeden. Kupię jeden pryzmat, żeby wam pokazać, na czym on polega. I poza tym kupię zatrute strzały. W ilości... O, przesada. 20 000 dusz. Dobra, kupię 60 tych strzał, to i tak więcej, dużo więcej niż potrzebuję. A skoro już tu jestem, zwykłych strzał mam 270. Czy zwykłe strzały będą mi gdzieś jakoś wielce potrzebne? No chyba nie, ale powiedzmy, żeby nie żałować, to kupię jeszcze trochę. No dobra, nieważne, to ja wszystko wiem. Dziękuję bardzo. Dobra, Julia nasza miła. Dobra, skoro już tu jesteśmy, w sumie na ten moment raczej nie potrzebujemy pilnie wydawać żadnych statystyk. Za to bardzo chętnie, pilnie, chociaż w sumie też niekoniecznie pilnie, ale zwiększyłbym sobie nasz płomień iromancji do poziomu najwyższego, na jaki ty... człowieku, to ty jeszcze tu mieszkasz? Zwiększyłbym sobie poziom naszego płomienia piromancji tak bardzo, na ile tylko to możliwe. O, zbroja. Nie, żebym chciał to ubrać, kolego, przyjacielu mój serdeczny, ale Framp to zje. No, ty też mi dasz zbroję? Odłamek tytanitu. W sumie dzięki. W sumie spoko. Nie spodziewałem się, naprawdę. A jeszcze będzie okazja, żeby go wykorzystać. Dzięki, stary. Teraz tak, panie Wawrzyńcze, musimy to szybko robić. O, przypadkiem przypominałem część tego dialogu, ale Wawrzyniec zachwycił się wielką kulą ognia chaosu, którą mamy wyposażoną. I teraz tak, jeżeli dobrze pamiętam, to... Chciałby, żeby mógł opowiedzieć trochę o tej kuli ognia chaosu i w tym momencie też raczej chcielibyśmy mu powiedzieć nie, bo jeżeli mu opowiemy o tej kuli, to on się zachwyci, on się podjara i on pójdzie tam w dół w to bagno do Blighttown i skończy marnie. Dlatego może powiemy mu, że nie, słuchaj stary, to nie jest zabawa dla dzieci. No właśnie, dzięki temu on jest trochę smutny, ale za to ocaliliśmy jego życie. Plus 11 na plus 12, trzeba już 16 000. Zobaczmy, czy mogę zjeść duszę. Albo nakarmić Framta. Nie, tu... Mamy dusz 7, mamy dwie takie. No, duszę Quailak mamy i duszę księżycowego motyla i obie te dusze możemy wymienić później na jakiś ekwipunek. 10 000. No dobra, to trochę przyszalujemy jeszcze. Zrobimy ten płomień na plus 12. To trzeba 19 000 na plus 13. Strasznie drogi biznes. Czemu taki drogi jest? Proszę pana. Mogę sobie coś kupić śmiesznego za to? Mogę, ale nie potrzebuję. Mogę, ale nie potrzebuję z tego względu, że i tak nie mam miejsc, żeby dostroić sobie całe te. Dobra, ognisko nam zgasło. Teraz tak, szybki research w głowie mojej. Czy jednak iść do Nowego Lądu, czy jednak ruszać na Fortecę Sena i tam zmierzyć się z niesprawiedliwością, jaką postawi przed nami gra. No dobra, wracamy do Fortecy Sena. Tak naprawdę, jak zresztą widać, jest bardzo wiele możliwości teraz, które możemy obrać. Możemy iść do Darkroot, możemy iść do Nowego Londo. Co prawda nie będziemy mogli pokonać bossa obszaru, ale będziemy mogli zdobyć tam dużo fajnych rzeczy i odkryć sobie ciekawy skrót. Możemy sobie też pokazać krótki fragment Doliny Smoków, ponieważ też tam zbyt daleko nie zajdziemy, ale zawsze możemy sobie zejść do demonicznych ruin i trochę poeksplorować do momentu, w którym staniemy przed barierą nie do przebycia. No i możemy sobie iść do Fortecy Sena i konsekwentnie podążając drogą w tamtym kierunku możemy sobie odblokować właściwie, czy dobrze mówię, nie całą, ale właściwie prawie całą mapę gry i wtedy już bez kłopotu będziemy mogli udać się w dowolne miejsce, bez ryzyka takiego, że stanie nam na drodze coś, co nas powstrzyma. Będą tylko dwa takie miejsca, do których udać się nie będziemy mogli. Ale ja wiem, co to za miejsca, więc się ich nie boję. I pójdziemy tam w odpowiednim momencie. Moglibyśmy iść do Dorzecza Darkroot tam dalej i walczyć z bossem tamtego obszaru, którym notabene nie jest Hydra, wbrew pozorom. Ale nie chcę tego teraz robić. Chciałbym to zrobić trochę później, bardzo później, właściwie powiedziałbym całkiem prawie, że na samym końcu gry. Z tego powodu, iż liczę na to... Uwaga na jaszczurki. Te jaszczurki są wściekłe. I walka z dwoma na raz jest bardzo niedobrym pomysłem. Nasz miecz dwuręczny, jak widać, nawet przy ataku silnym nie jest w stanie takiej jaszczurki zwanshotować. Miecz Czarnego Rycerza po ulepszeniu na +4 prawdopodobnie silnym atakiem by mógł taką jaszczurkę skasować. Ale nie potrzebujemy tego robić. Najlepsza metoda na radzenie sobie z nimi to parowanie albo cios w plecy. One posiadają wachlarz szeroki różnych chamskich zagrywek i w żadnym wypadku nie należy ich lekceważyć. Walka z dwoma na raz to był bardzo kiepski pomysł. Należy też uważać na tę płytę wystającą z ziemi, ponieważ ona, jak słusznie można byłoby zauważyć, uruchamia pułapkę, której to pułapki można też użyć w walce z tymi jaszczurami. Ona im zada obrażenia. Nie będą to jakieś obrażenia z kosmosu, ale będą to obrażenia no takie, które na pewno zabolą jaszczurkę. Mieliśmy jedną duszę, tutaj sprawdzamy, jeszcze nie ma nic. Cały czas mamy wyekwipowany pierścień złego oka, więc trochę życia sobie odzyskujemy za walkę z tymi patałachami. No i tutaj teraz zaczyna się, szanowni państwo, rodeo. Bez ściemy, jedno z najgorszych miejsc w całej grze. Najbardziej frustrujących, najbardziej niesprawiedliwych i najbardziej dających w kość. O, tam gość sobie chyba spadł. On nie powinien tam być. Tutaj już z góry też widzimy demona Tytanitu, a na dole jest taki demon nie jeden. No dobrze. Teraz tak, musimy sobie szybko przeorganizować nasz ekwipunek. Latarnia czaszki jest nam zupełnie niepotrzebna. Natomiast przydatny nam będzie tutaj łuk. Wyposażymy sobie od razu strzały zatrute, na wszelki wypadek. No, słychać stąd, jak sobie tupie gość. On sobie idzie po drabinie i on sobie po tej drabinie możliwe, że wyjdzie tam na górze i będzie chciał zrobić nam przykrość. O, właśnie tak! No to chodź. Chodź tu, syniu. Porozmawiamy sobie. Co się patrzysz? Co się patrzysz, jak mi ci bułkę obiecał? A masz wpysk. No. Parowanie ich jest całkiem wygodne. Te obrażenia, które on miał już zadane, to nie jest wielka potęga mojego łuku, nie myślcie sobie raczej. To jest wynik tego właśnie upadku. I że on sobie spadł skądś tam, prawdopodobnie z tego mostu, prawdopodobnie wahadło go zrzuciło. Wahadło ma potencjał do tego, żeby zrzucić nas z mostu. I od razu mówię, że nasz upadek zakończyłby się dużo ciężej niż upadek tego syneka. Nasz upadek zakończyłby się prawdopodobnie śmiercią, albo prawdopodobnie zostawiłby nas z taką ilością życia, że ten demon Tytanitu by pierdnął i my byśmy umarli. Teraz tak, bardzo ostrożnie, w żadnym wypadku nie należy lekceważyć tego miejsca. Jeżeli jest możliwość, jak to brzydko się mówi, zchizowania jakiegoś wroga, no to zalecam jednak w tym wypadku zrobić to. Nie wahać. Tutaj na przykład jest gość, który też jest wężem, ale jest wężem trochę innego rodzaju. Możemy spróbować, powiedzmy, dostrzelić. On się trochę No dobra. Może nie. Może pomału. Tam na dole też jest wąż tego innego rodzaju. To jest wąż czarodziej, który pioruny ciska. Czy tarcza moja broni mnie przed piorunami? To jest pytanie. To jest tak. Przełącz status. Odporność... Nie, to nie to. Obrażenia magia... Nie, to też nie to. To jest... O, to jest to właśnie. Obrażenia od błyskawic 50, ochrona... No i 50 to jest max, co może... A nie, tu jest 65. To ta tarcza tych szkieletów ma trochę większą. No dobra, tarcza szkieletów nie jest tego warta. Spróbujmy powoli stawiać kroki do przodu. Ostrożnie manewrując pomiędzy wahadłami. Pierwszy można przejść. Za tym drugim też można się, zdaje się, zatrzymać, tylko trzeba to bardzo ostrożnie robić. Gdybyśmy grali online... O, widzicie co się dzieje? On już wie. O. Za pierwszym i za drugim wahadłem można się zatrzymać bez problemu. Natomiast za trzecim i czwartym już najlepiej przebiec oba na raz. Teraz tak, bardzo ostrożnie. Tutaj będą się wściekały jaszczurki. Na całe nasze szczęście dwie z nich już nie żyją. Te z dołu też już widzą. My potrzebujemy się znaleźć za tym wahadłem i potrzebujemy w miarę możliwości nie dać się obić piorunom. Więc sprintem, raz, dwa, trzy i chowamy się w, jakby to nazywać, witrynie takiej, co to jest, trudno powiedzieć. Trzeba stawiać kroki bardzo ostrożnie, nie wystawiać się na niepotrzebne ataki ze strony wielu przeciwników na raz. Tutaj mamy tego gościa i akurat podbiegnięcie do niego jest rzeczą bardzo bardzo dziwną. Nie wiem, czy mogę mu tak strzelić. No widzicie, strzały są średnio, przynoszą efekt średni, ale zabicie go z tych strzał jest jak najbardziej możliwe. Trzeba się po prostu wykazać cierpliwością i jakoś pomiędzy tymi wahadłami. Moje strzały okazują się lecieć przez nie dużo skuteczniej niż jego pioruny. I teraz, tak jak zauważyliście... Ała, 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 nie trafił. Celownik, ten, z którego teraz korzystam... Ała, ała, ale boleśnie mnie uderzył. Ma... nie wiem, czy to dobrze powiem, znamiona takiej soczewki aparatowej, że w zależności od tego, jak daleko jest przeciwnik, czy no właściwie jak daleko jest cel, w który uderzy strzała, to ta strzała obiera trochę inny tor lotu. Kiedy na przykład uderzę w wahadło, które jest dużo bliżej niż jaszczur, wtedy ta strzała tak jakby przyjmie tor lotu lobu. No, trochę się zepsuł ten gość i zniknął nam z pola widzenia, ale nic nie szkodzi. Zginął równie skutecznie. Teraz tak, te dwa wahadła. Myślę, że można byłoby się między nimi zatrzymać. Tylko trzeba było też by to zrobić bardzo ostrożnie. Patrząc w dół, w sensie głową w dół, bo wtedy jest najwygodniej oszacować, w które miejsce to wahadło wjedzie. Natomiast te dwa wahadła niestety trzeba będzie już przebiec na raz. Można się przeturlać. O właśnie. Tutaj kolejna płyta. I tutaj pułapka. Tutaj mamy kufer. A w kufrze duży odłamek tytanitu. Dobra rzecz, dobra do ulepszania broni od poziomu plus 6 do plus 10. Na pewno się przyda. Nie wiem jeszcze, jaką broń chcielibyśmy ulepszyć w ten sposób, ale na pewno jakąś. Tutaj mamy gościa, który jest oparty o ścianę i z którym to gościem jest związana pewna sztuczka, którą ja, zdaje się, mogę zrobić przy użyciu miecza dwuręcznego. I jestem bardzo ciekawy... O. Widzicie? Gdybyśmy wybiegli na chama tędy, To by się skończyło dla nas bardzo smutno, ale tutaj pan jaszczur otrzymał nauczkę za nas, za co jestem bardzo wdzięczny, pani jaszczurko. Natomiast temu gościowi możemy sobie, zdaje się, rzucić kulkę z ognia. Zobaczymy, jak on ją zniesie. No, jakoś tam przeżył. Jakbyśmy mieli nasz płomień piromancji na maksymalnym poziomie, to prawdopodobnie by zginął. A tak, jeszcze troszkę przeżył. Teraz tak. Te lecące kamienie są jednym z większych wrzodów tej lokacji. Jest mechanizm pewien na samej górze tej fortecy, który te kamienie, powiedzmy, ukierunkowywuje. I do tego właśnie mechanizmu trzeba będzie się dostać. Kamienie mają też potencjał jechać stamtąd. Ja nie wiem, czy to widać. Było widać, że ten kamień pojechał w bok, co nie? O, on sobie spada w dół. I tam na samej górze jest mechanizm właśnie, który te kamienie kieruje w bok. Można ten mechanizm przesuwać w taki sposób, żeby on pojechał w tę stronę i wjechał sobie prosto w tamtą ścianę. Ale z tego, co mi wiadomo, nie wiem, czy w wersji Dark Souls Remastered to jest możliwe, ale w wersji Dark Soulsów podstawowej było to możliwe jak najbardziej, żeby tę ścianę rozbić przy pomocy miecza dwuręcznego. To nie jestem pewien, jak to zrobić, czy to jest naprawdę możliwe i którego ataku powinienem użyć i czy na przykład tamten mechanizm nie stwierdzi, żeby się chętnie w tym momencie przełączył sam. No nie stwierdzi. Żeby mnie rozjechać. Spróbujmy jeszcze raz, bo myślę, że to jest ten atak. No nie wiem. No nieważne. Wydaje mi się, że w wersji podstawowej Dark Souls była możliwość rozbicia tej ściany ogromnym mieczem. No ale jak widać, tutaj chyba takiej możliwości nie ma. Więc nic nie zrobimy. Potrącenie nas tym kamieniem nie skończyłoby się może naszą śmiercią od obrażeń zadanych przez ten kamień, ale na pewno skończyłoby się zrzuceniem w przepaść i to już by była niestety całkowicie śmierć. Sprawdzamy, czy tu nie ma żadnych śmiesznych rzeczy. Wiemy, że ukryte ściany są jak najbardziej możliwe. Jedną ukrytą ścianę w katakumbach też przegapiłem nieopatrznie. W sensie zapomniałem po prostu o niej. A ponieważ za nią nie kryje się żaden przedmiot poza ukrytym w połowie drogi ogniskiem, więc też niespecjalnie jakoś starałem się do niego dotrzeć. Tam jest jaszczurka. Tam jest jaszczurka, której zachowanie będzie zagadkowe. Tutaj na dole siedzi sobie rycerz i siedzą sobie dwie jaszczurki. I to do nich właśnie będziemy potrzebowali się teraz dostać. Ale rozejrzyjmy się. Ten gość już widzi i on już sobie idzie do nas. I przy odrobinie szczęścia on zasmakuje kamienia. Zasmakował kamienia i spadł w przepaść z powodu tego kamienia. Jest jeszcze drugi, który sobie stoi tam. Halo, halo, proszę pana. Nie tak. Więc my możemy sobie tutaj zejść bez większych problemów. Dobra, parowanie niestety się nie powiodło. O, to było bardzo... Nie róbcie tak w domu. Nie można sparować ataku z gryzięciem. W sensie takiego gryzącego ataku tego gościa. Ale możemy na przykład... No. Może... Może możemy, no, śmiało. Jeszcze raz, no. No. No, dawaj, dawaj. O właśnie. Widzisz? Sam się bijesz, sam się bijesz. No, to skoro mamy już tego gościa chamsko zrzuconego ze skarpy, możemy się tu rozejrzeć, czy nie ma tu jakichś ukrytych ścieżek, jakichś skrótów, przedmiotów i możemy sobie porozmawiać z naszym przyjacielem Siegmeyerem. Oh-ho! Ah! Where did you come from? Splendid news, I tell you. Ah, so you see my plight. Yes, indeed. I've run up against a wall, or a ball, to be precise. I'm afraid I'm a bit too plump to be outrunning those things. So here I sit in quite a pickle, but who knows? Perhaps we'll have another development. No tak, pan Siegmeyer znowu jest in quite a pickle. Dokładnie tak samo jak był przy zamkniętej bramie, ponieważ nie może uciec przed kulą, która to właśnie zepchnęła go w to miejsce. I tak sobie siedzi, przyjmując metodę postępowania dokładnie taką samą jak w przypadku zamkniętej bramy i czeka. Może coś się zmieni. No tak, dobry plan. No tak, on sobie tutaj będzie siedział. I on sobie tutaj będzie siedział do momentu, w którym coś się zmieni, a dokładnie rzecz ujmując, do momentu, w którym my coś zmienimy. Wtedy to pan Siegmeyer of Katarina będzie mógł ruszyć w dalszą drogę. Dobra, teraz tak, wyczekać kulkę. I teraz szybko biegiem z powrotem do mojej furtki. Jest! Udało się. Dobrze, teraz wyczekać kulkę i teraz biegiem szybko z całych sił do następnego miejsca. I tu po lewej stronie będzie furtka i jest! Jak widać, wąż cienko zniósł spotkanie z kulą. Nie przeszkadza nam to wcale. Te węże nie są przyjaciółmi naszymi w żadnym wypadku. Natomiast my jeszcze tu możemy do góry podejść. Jest! I oto znajdujemy się pod kulą. Tutaj już kula nas nie dosięgnie. I tutaj znajduje się kolejna skrzynka, a w środku pierścień stalowej ochrony. Rzućmy okiem, gdzie on jest. Pierścień wilka, magii, stalowej ochrony. Ten pierścień należał do króla Rendala. Zwiększa on odporność wojownika na odporżenia fizyczne. Jedną z lepiej znanych legend o królu Rendalu jest ta, w której stanął on oko w oko z olbrzymim smokiem i pociął go na kawałki. No niestety legend o królu Rendalu nie znam. Aczkolwiek sam pierścień stalowej ochrony jest całkiem ok. W pewnych okolicznościach, myślę. Dla nas raczej się nie przyda, ale dobrze go mieć. Sprawdzamy, czy nic tu się nie kryje, jakieś ukryte ściany, jakieś przypisy, glosy do powiedzenia. Jest tu całkiem sporo żołnierzyków, terakotowa armia. Forteca Sena jest miejscem dla mnie dosyć zagadkowym pod tym względem, że nie mam pojęcia, kim właściwie był ten Sen. No ale cóż, może to się wyjaśni. Może w jakiś sposób, idąc dalej przez grę, będziemy w stanie odkryć to, kim był Sen, dlaczego. Tutaj coraz więcej terakotowych żołnierzyków. Jaszczur kolejny. Chodź tu, jaszczurze z piekła. Parowanie działa bardzo dobrze, jak zwykle. Teraz tak, mi do tej pory idzie całkiem dobrze, a szczerze mówiąc dużo lepiej niż się spodziewałem, ale często Forteca Sena sprawia bardzo dużo kłopotów, szczególnie nowym graczom. I to doprowadza do tego oczywiście, że się ginie bardzo często. Tutaj tarcza w górę, bo już widać na podłodze pułapkę, która by chciała nam strzelić w plecy, ale nie trafiła. Która to doprowadza do tego Forteca Sena, że przechodzimy ją wielokrotnie umierając, wielokrotnie wracając w te same miejsca, wielokrotnie stawiając czoła tym jaszczurkom, a efekt tego jest taki, że można bardzo dobrze wyćwiczyć sobie walkę z nimi i koniec końców to parowanie wtedy nie jest aż tak strasznie uciążliwe, kiedy się zrobi odpowiednio dużo ćwiczeń. Teraz tak, nasza droga wiedzie do góry. W sensie potrzebujemy tam iść, ponieważ tam jest mechanizm, który kulę toczy. Ale zobaczmy sobie jeszcze na szybko tutaj. Ta kula sobie jedzie tam w dół i możemy sobie też zeskoczyć tu na tą platformę, gdzie jest snek, ściskający pioruny. Myślę, że zróbmy sobie to w pierwszej kolejności. O nie, o nie. Bardzo boleśnie, ale myślę, że się pozbieramy. Szybko! Udało się. No i dobra. I to jest właśnie ten mechanizm. Wielki, pełen kół zębatych, który sobie te kule takim właśnie bijakiem zbija. I możemy tym mechanizmem kręcić. Możemy puścić kulę w jedną stronę, możemy puścić kulę w drugą stronę. Tędy kula jechała do Siegmeyera. I tam właśnie powstrzymywała go przed dalszą drogą. Tutaj kula sobie nie pojedzie. Tutaj za to jest wąż. No ale do tego węża później wrócimy. W momencie, w którym my przestaliśmy biec tą ścieżką, a zaczęliśmy biec tą ścieżką, ten mechanizm się obrócił. Sam, magicznie. My potrzebujemy natomiast kilku rzeczy. Po pierwsze potrzebujemy, żeby kula poleciała raz co najmniej w tym kierunku. Tak. I jak widzicie, kula rozbiła ścianę tam na dole. To bardzo dobrze dla nas, ponieważ za tą ścianą są istotne rzeczy dla nas. Szczególnie możemy też obrócić mechanizm, żeby kula poleciała sobie w stronę Siegmeyera znowu, ale to nam nie daje zupełnie nic. I możemy sobie obrócić mechanizm, żeby kula poleciała sobie w przepaść. I to jest dla nas najbezpieczniejsza opcja póki co. I z tego co wiem, jeżeli odejdziemy zbyt daleko, to ten mechanizm wróci z powrotem do niewygodnej dla nas pozycji i ustawi się tak, żeby ta kula nas goniła. No ale jakoś spróbujemy się znieść tę obelgę. Poza tym, tutaj mamy ścieżkę dalszą, którą możemy sobie obrać. Widzimy płytę naciskową w podłodze. Uważamy na nią. Taka dla odmiany pułapka. I tutaj też może być wąż. Dlatego ostrożne kroki. Rozglądamy się zza rogu. Na razie póki co jeszcze nie eksploruję jakoś dogłębnie tej twierdzy, ponieważ chciałbym, zanim do tego dojdzie, mieć jako taką kontrolę nad otoczeniem. Teraz tak, jak to tu wygląda? Obawiam się, że tu może być jaszczur strzelający gdzieś, ukryty. Czy on tu jest? No nie widzę. Natomiast to miejsce jest bardzo zdradzieckie. Jest zdradzieckie, ponieważ nie bardzo jest jak się zatrzymać między tymi siekierami. I to jest miejsce, w którym najłatwiej zdecydowanie jest zginąć. I aby tego uniknąć w jak największym stopniu, to myślę, że zrobimy sobie chwilowy cosplay. Tak, 94... 1/4 z 94, no to będzie ile? 23 około. Potrzebujemy mieć około 23 u dźwigu. Ciężkie buty? No dobra, nie będą ciężkie buty. Czy już mogę się turlać? Tak, mogę się turlać szybko. Więc turlając się szybko mamy jakąś szansę przebiec tędy, jednocześnie nie dając się zepchnąć w przepaść i dotrwać na drugą stronę. Więc 3, 2, 1 i udało się. Tutaj też za bardzo, zbyt do przodu nie polecam wybiegać, gdyż wściekłe jaszczurki istnieją i już jakieś pioruny w naszą stronę lecą. Nie wiem jednak jeszcze skąd. Natomiast będąc po tej stronie możemy wrócić do zbroi rycerza. Może nam ona ocalić życie. I teraz tak, tutaj mamy gościa, który czeka. Tam mamy gościa, który strzela. Gość, który strzela raczej do nas nie przyjdzie, natomiast gość, który czeka, przyjdzie do nas jak najbardziej i on chciałby zrobić nam cios w plecy, kiedy pójdziemy w kierunku drugim. natomiast my możemy go sparować, usunąć z drogi, a mimo wszystko ciosy jego są bardzo odczuwalne pomimo naszej zbroi. I teraz tak, zobaczmy, czy tu za rogiem czasem ktoś nie ciskał w nas piorunami. Halo. Tu? Gdybyśmy poszli w tę stronę, prawdopodobnie tamten gość już ruszyłby za nami, żeby zadać nam cios w plecy. Zobaczmy, czy uda się zrobić cios w plecy. No niestety. Kąt jest bardzo dziwny, ale nie całkowicie niemożliwy. 3 ciosy z miecza dwuręcznego plus 10 również wystarczają. Więc jeżeli ktoś chciałby robić greedy ataki, to no, można wziąć to pod uwagę. Kolejne duże odłamki tytanitu. No właśnie, występowanie odłamków tytanitu, czy są małe, duże, czy grudki, czy sztabki, czy cokolwiek, też w pewnym sensie świadczy o etapie gry, w którym jesteśmy. To, że znajdujemy duże odłamki tytanitu, sugeruje nam, że gra tak jakby podpowiada nam, albo zdaje się w pewnym sensie rozumieć to, halo wężu, że teraz właśnie potrzebujemy ulepszyć naszą broń do poziomu plus 10, albo że już to mamy zrobione i chcielibyśmy na przykład ulepszyć drugą broń do poziomu plus 10. Można zrobić naleśnika z węża, albo pierogi z węża. Jedząc je się odprężam. Kto zna hit? Pozdro dla kumatych. Dobra, tamten na razie jest niegroźny, bo nie żyje. Zobaczmy, co jest tu. Tutaj jest zeskok w dół, który wygląda dosyć niebezpiecznawo, ale na razie też nie eksplorujemy go, ponieważ jeszcze jest jedna rzecz, która pozostaje dla nas do zrobienia. Coś tu tupie. Coś tu... A tutaj jest jeden gość. Dobra, za chwilę sobie do niego wrócimy, to on tupie, ponieważ odcinek się robi trochę długi. W takim razie ja robię przerwę w tym momencie. Dziękuję bardzo za uwagę i już wkrótce zapraszam na kolejną część przygód w Fortecy Sena. A tymczasem cześć i do zobaczenia!